żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. 7 stycznia. Żywot świętego Lucyjana, męczennika. Żył około roku pańskiego 312. Jednym z najuczeńszych mężów Kościoła Wschodniego był Lucjan, urodzony w Samosacie w Syrii. Od pobożnych rodziców odebrał wyborne wychowanie. Zaledwie lat 12 licząc, utracił rodziców, odziedziczywszy po nich ogromny majątek. Lucjan jednak wszystkie dobra rozdał między ubogich, aby tym sposobem ubóstwo Chrystusa doskonalej móc naśladować. Następnie udał się do Edessy, gdzie przebywał słynny nauczyciel Makary i oddał się wyższym naukom, mianowicie zgłębiając Pismo Święte, uświęcał się przy tym postem, modlitwą, milczeniem i umartwieniem. Mając bardzo małe potrzeby, zarabiał sobie na wyżywienie i przyodziewek przepisywaniem książek, udzielając z tego lichego zarobku jeszcze niejednej rodzinie jałmużny. Antiochia, leżąca nad pięknymi wybrzeżami rzeki Orontes, była wówczas po Rzymie i Aleksandryi najpiękniejszym miastem. Dziś ślady tylko z niej pozostały. Kwitła tam sztuka i nauka, choć wprawdzie jeszcze w duchu pogańskim, tamże mieszkali rzymscy namiestnicy i starostowie, już Paweł Święty urządził tam piękną gminę chrześcijańską, tam Piotr Święty założył najprzód stolicę apostolską i była Antiochia wiele lat tem, czym dzisiaj jest Rzym, a po odejściu świętego Piotra do Rzymu była tamże najznakomitsza stolica biskupia. Tam więc wszechmocna opatrzność boska zawiodła uczonego Lucjana, aby skarbu swoich wielkich wiadomości zużył w służbie Kościoła Świętego. Wnet też patriarcha tego miasta zwrócił uwagę na czystość obyczajów i głęboką naukę tego chrześcijańskiego młodzieńca i wyświęcił go na kapłana. Chcąc młodzieży pomagać do pobożności i nauki, otworzył Lucjan szkołę i zebrał niemało młodzieży, ucząc ją zasad wiary chrześcijańskiej. Wiekopomną także zasługę położył około chrześcijaństwa przez oczyszczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. W owym czasie były tylko książki pisane, a przepisywacze Pisma Świętego już to nieumyślnie, już też z umysłem porobili omyłki. Porównaniem przeto najściślejszym z dawnymi księgami udało mu się Pismu Świętemu przywrócić pierwotną jego czystość. Święty Lucjan przebywał właśnie w Nikomedyi, kiedy za czasów cesarza Dioklecjana wybuchło srogie prześladowanie chrześcijan. Chcąc zniszczyć wyznawców Chrystusa, pastwił się Dioklecjan szczególnie nad mężami, mającymi w kościele większe znaczenie. Maksymian, następny cesarz, rezydujący w Antiochii, kazał więc Lucjana uwięzić i wrzucić do więzienia. Słysząc, iż z twarzy Lucjana bije taka wspaniałość, że kto się nań zapatrzy, popada w niebezpieczeństwo zostania także chrześcijaninem, stanął Maksymian za zasłoną, kiedy świętego do niego wprowadzono. Jak zwykle, tak i teraz użył cesarz już to największych obietnic, już to groźb, aby go do wyrzeczenia się Chrystusa nakłonić. Usiłowania jego okazały się jednak daremnymi, gdyż Lucjan na wszystko jedne tylko miał odpowiedź, a ta brzmiała: jestem chrześcijaninem, zresztą niczego się nie spodziewam, nie żądam, ani też obawiam. Maksymian kazał go więc srodze skatować i na 14 dni położyć na ostrych skorupach. Zarazem wydał rozkaz pilnego baczenia, aby mu nikt pożywienia żadnego nie podał, zalecając natomiast postawić przed nim najsmaczniejsze potrawy mięsne ze zwierząt przeznaczonych Bogom na ofiary. Samo spożycie bowiem takich potraw służyło za dowód zaparcia się Chrystusa. Była to dla głodem dręczonego męża straszliwa pokusa, jednakże Lucjan nie tylko sam jej się oparł, lecz nawet resztę z nim uwięzionych chrześcijan do stałości w wierze zachęcał. Byli też wszyscy stałymi i spokojnie oczekiwali korony męczeńskiej, to ich tylko bolało, że nie mogli przystąpić do Komunii Świętej. Lecz Bóg ich i tu nie opuścił. Wystarano się więc tajemnie o kielich i wino. Nie było wprawdzie ołtarza, ani relikwii, przeto rzekł Lucjan: ołtarzem, na którym mszę świętą odprawię, niechaj będzie pierś moja, sądzę bowiem, iż będzie ona nie mniej godną, jak ołtarz zbudowany z drzewa. Wy zaś, najmilsi bracia, stanowicie świątynię, odmówiwszy z gorącym nabożeństwem modlitwy mszy świętej i przemienienia, udzielił obecnym ciało pańskie. Było to w samą uroczystość święta trzech króli. Nazajutrz kazał się cesarz zapytać, czy Lucjan jeszcze żyje, a ten, zebrawszy swe siły, trzykroć donośnym głosem zawołał: jestem chrześcijaninem. Dumny Maksymian, nie mogąc bezustannych tych odpowiedzi ścierpieć, tego samego dnia, to jest 7 stycznia roku 312, ściąć go nakazał. Tak umarł święty po wycierpieniu 9-letniego więzienia i mąk straszliwych. Ciało jego porąbano na drobne kawałki i wrzucono w morze, zrósłszy się jednak cudownie, wypłynęło pod Drepaną w Bityni, gdzie święta Helena, cesarzowa, na grobie jego wybudowała wspaniałą świątynię.
Nauka moralna. Święty Lucjan i uwięzieni z nim chrześcijanie postarali się o sposobność odprawienia ofiary mszy świętej i przyjęcia komunii. Dowodzi to, z jak chwalebną gorliwością pierwsi chrześcijanie za czasów prześladowań starali się o korzystanie z łask, jakich się dostępuje przez obecność na mszy i przyjęcie komunii świętej, nie bacząc na przeszkody i zachodzące trudne okoliczności. O ile więc godniejszą pożałowania, a zarazem karygodniejszą jest oziębłość, z jaką wielu katolickich chrześcijan usuwa się od uroczystości kościelnych i przyjmowania sakramentów świętych, lubo do tego mają jak najlepszą sposobność. Czy katolik sądzi, że już wszystkiemu zadosyć uczynił, gdy w niedzielę wysłucha mszy świętej i raz do roku przyjmuje sakramenta święte? Przeciwnie, jest to fałszywe, bo nawet zupełnie niekatolickie mniemanie. Kto bowiem prawdziwie i z całego serca jest katolikiem, stara się o ile możności jak najwięcej wzbogacać swą duszę skarbami łaski świętej swej religii. Nie zadowoli się tylko koniecznością, chodząc jakoby przymuszony do kościoła i spowiedzi, lecz skorzysta z każdej sposobności uczestniczenia w obrządkach kościelnych i przystępowania do sakramentów świętych, wołając razem z psalmistą: weseliłem się z tego, co mi powiedziano, pójdę do domu Pańskiego. Modlitwa. Boże mój i Zbawicielu, udzieliłeś mi łaski świętej wiary, racz więc też łaskawie sprawić, abym ją wszędzie uczynkami okazywał, a za przyczyną częstego i nabożnego słuchania mszy świętej, jako też częstego i godnego przystępowania do sakramentów świętych stał się uczestnikiem ich błogich i zbawiennych owoców. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. Błogosławionego dnia.